Witam Was już chyba w 10 vlogmasie. Jest 8.20 albo 8.15, jakoś zaraz po 8. Jesteśmy na porannym wyjściu i dzisiaj mam w planach ubieranie choinki. Tylko będę oczywiście jeszcze musiała iść do piwnicy, no bo tam mam choinkę i ozdobę dla niej. Oczywiście zapraszamy Was do oglądania. Byłam przed chwilą w piwnicy, przyniosłam już choinkę i dzisiaj będziemy ją ubierać. Maja patrzy, co to jest, bo już zapomniała. Ale zanim będziemy ubierać choinkę, to najpierw jeszcze otworzymy kalendarz. Chodź, Mela. Dzisiaj który jest? A Mela chce cały czas, żebym ją brała na kolana. Dzisiaj jest 10. Melcia. Dzisiaj otwieramy 10. Trafiła się gwiazdka i dzwoneczek. I Maja otworzy swój kalendarz. Dzisiaj jest 10. I bardzo fajne okienko się trafiło. Bo dużo jest smaczków w środku. Zaraz Maja otworzymy. Okay. Poproś. Kalendarz mój teraz. Szukam 10. Zobaczymy, czy to jest konturówka, czy kredka do oczu. Kolorek. Zaraz wam nie wiem, czy na kamerze widać, ale to jest fioletowy. Czyli mamy kredkę do oczu. Nie wiem, czy jej użyję, bo zazwyczaj używam czarnej albo grafitowej. No ja, co ty chcesz? Kinderki znowu, to malutkie jajeczko. Ciekawe, jaka tutaj nam się trafi figurka. Jajeczka, jesteś ciekawa, czy nie? Zuzia będzie otwierać swój kalendarz pod jeszcze nie ubraną choinką. Numer 10. I dzisiaj mamy przysmaki dyniowe. To są wszystkie rzeczy z dzisiejszych kalendarzy. Chyba wyciągałam już ozdoby z zeszłego roku, właściwie z zeszłych lat i z tego roku. Tutaj mam w tych torbach jakieś stare bombki. Nie tylko bombki, różne ozdoby. Tutaj też mam. A to, jak widzicie, są nowe, które kupiłam w tym roku.
tylko zastanawiam się teraz, bo planowałam ubrać choinkę na kolory czerwone, srebrne i taki granat, jakby szafir. A teraz zastanawiam się, czy nie zostać tylko przy czerwono-srebrnej. Na początek zakładamy lampki. No i pomożesz mi wejść w ząbki z drugiej strony. Lampeczki założone. A teraz przejdziemy do dalszego ozdabiania. Czyli to, co lubię najbardziej. Bombki i inne ozdoby. Nigdy nie lubię lampek zawieszać. Ale już to zadanie mam za sobą. Jakoś w miarę wyszło. Jedną torbę z ozdobami. Tu jeszcze mam laski świąteczne, bo w tym roku też kupiłam, ale widzę, że one są trochę inne. To są najdokładniejsze do wcześniej, które kupiłam. Tu mam też ładną ozdobę, ale to też się nada w tym roku. O tych ozdobach też zapomniałam. Są dwie ozdoby, które kupiłam chyba w zeszłym roku na jarmarku świątecznym. Tylko muszę jeszcze do nich sznureczki przywiązać. I nie wiem, którą gwiazdę dać w tym roku, czy tą. Chyba tak, bo to jest największa. Bo mam taką małą, białą, ale raczej tą dam. Czy znalazłam takiego aniołka. W tym roku odrzucę ozdoby, które mają kolor różowy. A te brązowe też muszę odrzucić. O, tu jeszcze jedna. No z tej strony. Możecie tutaj spojrzeć. Przeważają kolory czerwone i srebrne. A tutaj już dałam trochę ozdób złotych. A Maja zamiast mi pomagać, to sobie leży. Maja, co to ma być? Kto będzie mi pomagał? Nie wiem, gdzie dać to. Okazało się, że ta gwiazda nie pasuje. Ja nie mogłam jej zmieścić na choinkę. Wzięłam tą. Right.
Skończyłyśmy już ubierać choinkę. Znaczy ja skończyłam ubierać choinkę z Mają i z Melą. Bo w sumie sama ubierałam. Tylko zwierzaki mi towarzyszyły. Nie wiem dlaczego w kamerze te światełka wyglądają prawie jak pomarańczowe. One w rzeczywistości są koloru taki ciepły, biały. A tutaj wydaje mi się, że jak patrzę na nagraniu, to widzę jakby były taki mocny żółty albo prawie pomarańczowy. I zaraz już będziemy jechać. I my już jedziemy. Jesteśmy na miejsce. Jesteśmy w Kauflandzie. Tutaj zrobimy zakupy spożywcze. Ale przy okazji, jak zwykle, oczywiście zatrzymałam się na dziale świątecznym. To są spinaczki chyba. Spójrzcie, jaki duży Mikołaj. A tu jest Kinder, tylko że z ciemnej czekolady. Action, oglądamy ozdoby świąteczne. Także mam, jaka to jest ładna kolejka. No to nie wiem, czy się ruszę. Kolejka też się rusza. Teraz w Deals, tutaj na dziale zwierzęcym. Żel do prania wersji, 50 prań, to tylko 30 zł za butelkę przy zakupie dwóch. Kupujesz dwa i oszczędzasz aż 10 zł. Świetelki, ale mała, co to jest? Czeka kosz? Dobre marki, super ceny na święta. A tu kalendarze adwentowe, ale dla kotów. Mamy też różne świąteczne smaczki. Jeszcze takie ciastka. Mam tu jakieś zwykłe rzeczy. Zatrzymałyśmy się na jakimś parkingu, na którym nigdy wcześniej się nie zatrzymywałyśmy. I zostawiłyśmy samochód, teraz przyszłyśmy się trochę po mieście, tutaj po wózku. Bo nie chciałyśmy parkować przy samych sklepach, bo tam jest większy parking, gdzie byłyśmy. Idziemy teraz na stację coś zjeść. I już przyszliśmy do samochodu. Na stacji kupiłyśmy po wegetariańskim wrapie. Jak ten wrap wygląda.
tutaj zostało resztki. I jeszcze mamy po herbacie. Teraz jedziemy do Teddy i do Kika chyba. I przyszłyśmy do Kika. Też jest dużo ozdób świątecznych. I teraz przyszłyśmy do Teddy. To jest dział zwierzęcy. Nie ma żadnych ubranych świątecznych. Czy są? Tu jakieś tylko takie. To jest sukieneczka. Może i to sukieneczka. To czerwone. No nie, to są bez niczego. Zwykłe bluzy? No takie zwykłe czerwone bluzy. Troszkę oczyplane. To rogi... To jest chyba dla pieska, bo taki organ widzę był. Rogi renifera dla pieska. I tu z świątecznych zabawek wtedy jest tylko taki renifer. Nie ma jeszcze takiego zabawienia. To jest tak na hamabram, tyle go wyskazał, nie? No są. Ciasteczka im wzięła. Może te paszkociki one prawdopodobnie, nie? I tutaj jest dla kotka. No zobaczcie, jaki duży jest asortyment wtedy. Też ładne, te srebrne, tylko w jakiej są cenie, byś zobaczyła? Te? No, ta biała. 35 zł. No to chyba świeci. I już wyszłyśmy ze sklepów i teraz wracamy do domu. Już nas została szarówka, jak widzicie. Bo jednak trochę zeszło czasu w każdym sklepie coś obejrzeć, ale głównie byliśmy też na zakupach spożywczych, więc z takich rzeczy świątecznych nic specjalnego nie kupowałam. Chyba nawet wzięłam jedną ozdobę tylko, ale to wam pokażę już w domu. Maja już czeka na swój obiadek. Jak widzicie, jest bardzo głodna. Dzisiaj dostanie dolinę na teci o smaku gęsi z ziemniakami. Już ja już jej daję, bo ona, widzicie, już nawet szczeka na mnie, żebym się pospieszyła. Już Maja, już. Jeszcze chwila.
Też możesz. Jestem już w domu i teraz nagram wam haul zakupowy. To są rzeczy, które kupiłam. Spożywcze i niespożywcze, właściwie wszystkie, więc nie wiem, jak wam to pokazywać. Czy wam pokazywać tylko rzeczy te niespożywcze, czy raczej skupić się na tych. No nieważne, zaczniemy, może już po prostu wszystko wam pokażę, więc tu mamy pieczarki. Tak, tu będzie trochę takich typowych rzeczy jedzeniowych. Później przejdziemy do czegoś ciekawszego, to jeszcze bułki. Ja kupiłam gorącą czekoladę. I chciałam o smaku słonego karmelu, ale nie było, dlatego wzięłam tą pomarańczową z goździkami, nigdy jej nie piłam. Tą o smaku słonego karmelu piłam w zeszłym roku i była bardzo dobra. Tej nigdy, no ale przetestuję, mam nadzieję, że będzie dobra. No bo w końcu zbliżają się święta i bardzo mi się kojarzą właśnie z gorącą czekoladą, dlatego chciałabym w tym roku też oczywiście taką wypić. I do tej czekolady kupiłam pianki, znalazłam tylko takie. To jest herbatka. Ja pierwszy raz widzę taki smak. Grzaniec korzenny. Wypróbuję. A, tutaj czekoladki kupiłam dla mojej koleżanki, ponieważ robimy sobie prezenty. W ogóle w pracy losowałyśmy, kto komu robi prezent na święta, na gwiazdkę. I będziemy je sobie na naszej pracowniczej wigilii te prezenty wręczać. I losowałyśmy i żadna z nas nie wie, żaden z nas, no bo nieważne, tam są i dziewczyny i chłopaki, więc nikt z nas nie wie, kto kogo wylosował, chociaż niektórzy już zdradzili. Ale właśnie to dołączę do prezentu dla mojej koleżanki. I tak, kupiłam dla siebie taką figurkę dużą, jest to mały jelonek. Wygląda naprawdę ślicznie i to chyba kupiłam wtedy. No już nie jestem pewna, bo naprawdę byłam w wielu sklepach. O, jeszcze kupiłam coś takiego. Zestaw czterech świątecznych pokrowców na sztućce. I tak muszę to zanieść do moich rodziców, ponieważ u nich będę na Wigilii, dlatego no raczej dla nich to zaniosę, bo u mnie się nie przyda, skoro Wigilii nie będzie u mnie. I jest też coś jeszcze dla Mai. A, i jeszcze kupiłam, właśnie, kupiłam w końcu tusz do rzęs, ponieważ nie mogę się doczekać, jak trafi mi się w tym kalendarzu już. Zastanawiam się, czy w ogóle on tam będzie, a mój mi się skończył, dlatego musiałam jakiś kupić. No i teraz właśnie to, co dla Majeczki. Kupiłam dla niej sweterek. Ja go kupiłam w Netto. I co mi się spodobało, to to, że ten sweterek ma tu otwór, zobaczcie, na szelki, więc mogę go dać na szelki, a nie... Tak, szelki mogą być po prostu pod tym sweterkiem, a nie właśnie tak jak w większości sweterków. Szelki muszą być na sweterku. Myślę, że zrozumieliście, o co chodzi. No więc to jest jedna rzecz dla Majeczki. No i to są całe moje zakupy. Już niektóre świąteczne, no takie różne. I już też będę kończyć ten filmik, bo wydaje mi się, że i tak już trwa za długo. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych vlogmasach, czyli już jutro.